Słyszeliśmy dzisiaj tu wypowiedziane przez pana wicedyrektora słowa, iż ten dzisiejszy dzień zapisze się na kartach księgi. Bo to z pewnością bardzo ważne wydarzenie. Jesteśmy po obchodach, głównych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale przygotowujemy się do kolejnych jakże ważnych obchodów tu na ziemi wolsztyńskiej, setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, powstania, które przyniosło nam upragnioną wolność. Na kartach tej księgi te daty 11 listopada, 5 stycznia są datami bardzo ważnymi. Kolejne wydarzenie to to, które wspominamy właśnie dzisiaj. 98. rocznica poświęcenia tego budynku. Spoglądając wstecz i wędrując kartę tej księgi, na której zapisana jest historia naszego państwa, historia naszej małej ojczyzny, niestety widnieją także te wydarzenia, te białe kartki, na których widać wiele przelanych kropli krwi naszych ojców i naszych dziadków. Dziś żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Moi drodzy, najmłodsi zebrani na dzisiejszej uroczystości. Ta wolność i niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Tą wolność i niepodległość musimy pielęgnować, kultywować. Także dziś, kiedy żyjemy w pokoju, jestem przekonany, iż takie uroczystości jak dzisiejsza akademia, kiedy wspólnie śpiewamy hymn, kiedy powiewają biało-czerwone flagi, ale także zwykły każdy dzień, kiedy swoją postawą, swoją miłością do ziemi ojczystej pokazujemy, jak żyć. Przyczyniamy się do tego, abyśmy mogli na kartach tej księgi pisać kolejne wydarzenia. Kolejne radosne wydarzenia i oby tych radosnych chwil w naszym kraju, w naszej małej ojczyźnie było jak najwięcej. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości w sposób szczególny księdzu proboszczowi za ufundowanie tablicy, Komitetowi Obchodów setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego na ziemi wolsztyńskiej. Dziękuję za to, że dziś możemy tu w tej szkole wspólnie śpiewać polskie hymny i wspólnie świętować, cieszyć się z odzyskania niepodległości. Dziękuję bardzo.